Dzisiejsze spotkanie to jest spotkanie w ramach projektu Legionowianie dla klimatu. Dzisiaj będziemy przedstawiać i omawiać wypracowane przez uczestników tego projektu projekty społeczne. Będziemy te projekty prezentować władzom miasta, ale też prowadzić dialog, tak? Co z tego będzie ważne, co trzeba było poprawić w naszym mieście, tak żebyśmy wspólnie dbali o ochronę środowiska. Tutaj w trakcie projektu było przeprowadzony raport, taka diagnoza sytuacji wśród respondentów. Chcieliśmy sprawdzić, na ile mieszkańcy dbają o środowisko, na ile mają wiedzę, czy te nasze zachowania codzienne wynikają z wiedzy, czy po prostu z przypadku. Miłe było zaskoczenie, dlatego że dużo ludzi już ma wiedzę o ochronie środowiska, dużo ludzi wie, jakie zachowania są pozytywne, jak należy zachowywać się, ale jeszcze pewne elementy na pewno zawsze warto poprawić, warto coś wprowadzić nowego, coś proekologicznego, chociażby zamiana torebek z folii, na przykład na torby zszyte z firanek. Tak? To są takie proste rzeczy. Po pierwsze chronimy środowisko, po drugie wykorzystujemy materiał, który już jest niepotrzebny nikomu, a też często niestety ląduje w koszu i to też zaśmieca nasze środowisko. Więc uczymy się i wykorzystujemy produkty, zasoby, które posiadamy, tak żeby nie po jednorazowym użyciu zostały wyrzucone do kosza, zaśmiecały tym samym nasze środowisko, ale żebyśmy mogli myśleć proekologicznie, musimy myśleć, jak ten produkt wykorzystać powtórnie. Wspólnie rozmawiamy o tym, co uczestnicy projektu wymyślili, czyli w czasie burzy mózgu wymyślili ponad 20 pomysłów na to, w jaki sposób przekazać legionowianom wiedzę, którą zdobyli w ramach projektu. Czyli chcą zrobić minimum 6 projektów społecznych, które będą angażować, włączać uczestników naszego projektu do wspólnego działania z legionowianami, tak? Bo sama edukacja nie ma najmniejszego sensu. No fajnie, tak? Chodzimy do szkoły ładnych parę lat, ale tak naprawdę doświadczenie zdobywamy później w dorosłym życiu, w pracy. Tak samo jest tu, jeżeli projekt by polegał tylko na edukacji, no to okej, no coś tam ktoś usłyszał, coś zapamiętał, ale to nie o to chodzi. My musimy te rzeczy wdrożyć w życie i jak najwięcej osób zarazić w koło. Dlatego ten projekt, etap wdrożeniowy, czyli to, co będziemy teraz robić, ma angażować różne grupy wiekowe i będziemy szli różnymi kanałami. Będziemy szli do przedszkolaków, do młodszych dzieci w szkołach, do starszych dzieci w szkołach, do osób w średnim wieku, do seniorów. Dlatego wybieramy różne formy, tak? Różne formy, czyli będzie flashmob, będziemy ustawiać miejsca, gdzie będą boomerang boxy, będziemy robić w przestrzeni miejskiej torby z t-shirtów, żeby pokazać, że nie musisz t-shirta wyrzucać i nie musisz kupować w sklepie kolejnej torby plastikowej. Będziemy w mieście. Będziemy w mieście, będziemy robić jakąś grę terenową przez Facebooka i Instagram, to młodzież oczywiście wymyśliła, dowiedzą się Państwo później szczegółów. Wdrożenie, działanie, tylko poprzez działanie możemy nabyć pewne nawyki, tak? Wdrożyć pewne nawyki i przyzwyczaić się do tego, że no naprawdę, jeśli idę do sklepu, to biorę ze sobą torbę. Muszę o tym pamiętać po prostu. Albo nie wiem, wożę ją w bagażniku. Nie wiem, mam złożoną, noszę w torebce, tak? Nie wchodzę do sklepu bez własnej torby, bo dzięki temu nie będę musiała wygenerować kolejnej torebki plastikowej, która się będzie rozkładała nie wiadomo ile lat.